Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Bóg wyposażył nasze ciało w bardzo ważny instrument, jakim jest mózg. To jest ten nasz twardy dysk. Z kolei mózg jest nośnikiem rozumu, a tenże dysponuje ważnym instrumentem poznawczym jaki stanowi logika zdolność logicznego myślenia na logikę jestem szczególnie uwrażliwiony ponieważ zanim wstąpiłem do seminarium duchownego kilka lat na poznańskim uniwersytecie wykładałem między innymi właśnie logikę i dzisiaj chciałbym na dwie sprawy, bo wszystkiego to się nie da wyczerpać, wszystkiego opowiedzieć. To byłby nigdy niekończący nie się pewnie wykład, nie? Ale dwie, pokrótce, na dwie sprawy chciałbym zwrócić uwagę. Nasza tradycyjna logika, która zresztą leży u podłoża po prostu naszego, naszej zdolności rozumowania, jest dwuwartościowa. Dwie wartości to prawda i fałsz. Prawdę oznaczamy w logice cyfrą 1, a fałsz to jest 0. To jest system, jak mówimy, zero-jedynkowy. Albo coś jest prawdą, albo, albo prawdą nie jest, czyli jest fałszem. Nie może być czegoś pośrodku, nie może coś być jednocześnie prawdą i fałszem, to jest po prostu niemożliwe. Zachodzi taka implikacja, czyli takie wynikanie, powiedzmy, że jeżeli jeżeli P jest prawdą, to nieprawdą jest, że nie P. No to jest jasne, prawda? No właśnie, logiczne, chciałoby się powiedzieć. Jeżeli coś jest, to nie może być tak, żeby, żeby tego czegoś jednocześnie nie było. Jeżeli coś zachodzi, no to, no to nieprawdą jest, że nie zachodzi. To jest oczywiste i nie ma tutaj żadnych, żadnych kompromisów, no bo często tak zwani, mówiąc w wielkim cudzysłowie, dobrzy katolicy mówią, że prawda leży między Bogiem a prawdą. No nie, to Bóg jest prawdą. Prawda też nie leży między czymkolwiek. Prawda leży po prostu tam, gdzie leży. I tyle. I yy, no. Tu była mała perturbacja, bo przejazd był, <laughs> ponieważ nagrywam w restauracji, w której jestem na wczasach zdrowotnych, no ale tutaj pani przejeżdżała z jakimś przedsiębiorstwem z pedycyjnym znaczeniami. Ale to przepraszam za ten hałas chwilowy, wracam do tematu. Otóż kochani, są te dwie wartości. No i teraz tak, jeżeli yy, w... jesteś katolikiem, no to wierzysz, w Jezusa Chrystusa, tak? No, przyjmujesz to, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, czy nie przyjmujesz tego, czy odrzucasz to? To jak możesz prowadzić dialog międzyreligijny z takimi religiami, które odrzucają naszego Pana Jezusa Chrystusa, które negują Jego bóstwo, które wręcz powstały z nienawiści do Niego? Z nienawiści do chrześcijaństwa odrzucają, odrzucają naszą wiarę. No nie może być tutaj takiego dialogu. Owszem, trzeba tych ludzi kochać, trzeba się za nich modlić, a miłość nakazuje nam modlić się o ich nawrócenie, żeby oni przejrzeli, nawrócili się i żeby się stali tak jak my katolikami. Oto powinniśmy się modlić dla każdego Żyda, dla każdego muzułmanina i tak dalej, prawda? No, również dla każdego protestanta czy innego schizmatyka. Żebyśmy wszyscy znaleźli się zgodnie z wolą Bożą w jednym jedynym powszechnym apostolskim kościele. I to jest, tu nie ma. Prawda nie leży, nie leży w żadnym pośrodku, jak niektórzy mówią. Nie, prawda leży tam, gdzie leży, dokładnie. I jeżeli to, to, w co my wierzymy, jest prawdą, no to to, w co inni inaczej wierzą, jest fałszem. Nie ma w ogóle innej możliwości. Dlatego nie można wyważać pomiędzy gdzieś, znajdźmy coś wspólnego. No, co wspólnego? No, wspólnego tylko to, co jest, co jest katolickie, a co oni również uznają. Ale wspólnego gdzieś pośrodku, między, między prawdą a herezją, między prawdą a jakimiś tam, powiedzmy, zupełnie innymi tworami religijnymi, no, no nie ma żadnej, żadnej styczności. Po prostu. My mamy prawdę w Kościele Świętym, oni niestety mają fałsz i dlatego naszym obowiązkiem jest się za nich gorliwie modlić. Ale nie twierdzić, że tu się jakaś dyskusja odbywa, że coś wyważamy, że szukamy czegoś pośrodku. Nie ma niczego pośrodku. Jeszcze raz powtarzam. Między prawdą a fałszem, między 1 a 0 jest tylko 0, czyli tylko fałsz. Nie ma półprawdy, nie ma ćwierć prawdy, nie ma 3 czwarte prawdy, nie ma 99%,9 w okresie prawdy. Nie. Prawda to jest 100% prawdy. Innej prawdy nie ma. I druga sprawa, kochani. Są dwie wartości w logice, owszem, i są też dwa kwantyfikatory. Jest kwantyfikator generalny, o, tak się rysuje w ten sposób, kwantyfikator generalny, który mówi, że dla każdego x zachodzi coś, na przykład. I jest kwantyfikator egzystencjalny, który o, w ten sposób, odwrotnie, który mówi, Istnieje takie X, dla którego zachodzi coś, tam, tak? I tego absolutnie nie wolno mylić. Jeżeli ktoś zauważy na przykład, że jest jakiś przypadek taki czy inny, który, którym się charakteryzuje przedstawiciel taki, takiego czy innego zbioru, takiej czy innej populacji, to nie znaczy, że wszyscy są tacy. Absolutnie nie. To można dwa przykłady dać, tak? Jeden przykład, no to w ocenie relacji między narodami, na przykład, tak? No, możemy mieć różne, różne nasze pretensje, prawda? sympatie, antypatie, możemy, y, powinniśmy zawsze prawdę mówić zresztą, nie ukrywać prawdy, prawdę mówić na temat, na temat rozmaitych takich czy innych prawda, y, zbrodni, y, Niemieckich, żydowskich, ukraińskich, moskiewskich, dokonywanych i tam innych dokonywanych na Polakach. To jest prawda historyczna, ale to, że byli tacy, którzy się zbrodni dopuszczali, to nie znaczy, że każdy Niemiec, że każdy Żyd, że każdy Ukrainiec czy każdy Moskal jest zbrodniarzem. Absolutnie nie. I to trzeba wiedzieć, prawda? Oczywiście można, a nawet niekiedy należy generalizować. Jest taki zabieg. Poznawczy, który się nazywa generalizacją, to jest rodzaj idealizacji, to znaczy idealizacja, na czym polega, że abstrahujemy od pewnych szczegółów, pomijamy coś, po to, żeby wydobyć to, co najważniejsze. Tak? I to jest zabieg konieczny. Także niejednokrotnie, jak opisując na przykład relacje między narodami, musimy wręcz generalizować. Na przykład powiemy tak, że, że my yy, Podczas gdy ze wszystkich wręcz wokoło państw prawda, byli wyrzucani Żydzi, my ich przygarnęliśmy, tak, mieli, tu, mieli tu się bardzo dobrze, bezpiecznie żyli, dorabiali się, no, sami nazwali Polskę krajem, prawda, rajem, przepraszam, rajem żydowskim, tak? Ale a potem no, odwdzięczyli się nam w ten sposób, że wydawali naszych bohaterów w czasie powstań i wchodzili w, Posiadanie majątków polskich, że współpracowali z zaborcami i z okupantami, że mordowali, prześladowali Polaków, że dokonali zbrodni katyńskiej. No, dokonali to, tego Żydzi. Tak? No, nie bójmy się prawdy mówić, tak? wcale nie Moskale, tam może jeden Moskal. Tej ekipie. I, yy, I potem mordowali naszych, naszych yy, stanowiąc po prostu całą yy, najważniejszą, yy, tak zwaną wierchuszkę, prawda, w UB, yy, mordowali naszych bohaterów, żołnierzy wyklętych i tak dalej. I to jest wszystko prawda, ale musimy pamiętać, że jest to generalizacja. Polacy też mówimy, że Polacy z narażeniem życia, bo nigdzie z narażeniem życia nie musieli Żydów ukrywać. Nie groziła kara śmierci, tylko w Polsce. A, a Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów, prawda? To też jest prawda. Więc z jednej strony no, ofiarność polska, z drugiej strony niewdzięczność czarna, ale to nie dotyczy wszystkich. Trzeba pamiętać, i jak generalizacji dokonujemy, trzeba zaznaczyć, że jest to generalizacja, czyli abstrahujemy od poszczególnych przypadków, a były przypadki. Wprawdzie mniejszość, ale jednak wiele takich było. Wspaniałych wręcz, bardzo po polsku patriotycznych prawda, Żydów. Byli Pols, wspaniali polscy nacjonaliści, który, który, z pochodzenia Żydzi, którzy walczyli w, na przykład w narodowych siłach zbrojnych. Tak? Były takie postaci jak Roman Brandstetter, no wspaniały człowiek, który czuł polskość, kwintesencję polskości w tym wydaniu Polski szlacheckiej nawet lepiej niż, niż większość rodowitych Polaków. Wspaniały katolik i Polak w zasadzie, który pozostawał Żydem również, miał, miał to tak jak powiedzmy Gente Lituanus, dawniej Nacione Polonus, mówił o sobie, że jest Litwinem i mówił o sobie, że jest Polakiem, i to nie było sprzeczne. Tak? Taka, taka wspaniała postać jak pani profesor Dora Katznelson, już świętej pamięci, która mówiła o sobie: Jestem Żydówką Wielkiej Polski. No piękne postaci, prawda? kryształowe, takie też były. I ilekroć generalizujemy, musimy powiedzieć, czy to w przypadku, tu wziąłem przykład Żydów, czy to w przypadku Niemców, Moskali, czy Ukraińców, czy jakiejkolwiek innej nacji. Musimy pamiętać, że jest to generalizacja, że wśród tamtych narodów również bywały przypadki inne, bywali wspaniali ludzie, którzy, którzy nawet na, na przykład wśród Ukraińców to nie, to nie byli tylko zbrodniarze z upa. I z OUN, tylko to byli również tacy Rusini, którzy z narażeniem życia, niejednokrotnie zresztą oddali swoje życie za to, yy, ostrzegali i ratowali Polaków, tacy też byli. Tak? I o tym trzeba pamiętać. Więc jeżeli generalizujemy, czyli stosujemy ten kwantyfikator generalny, to trzeba mieć to na względzie i wyraźnie zaznaczać, że jest to pewna generalizacja, to nie dotyczy wszystkich. Druga sprawa. Jeżeli się jeżeli się rozeszło gdzieś, na przykład jakieś tam wieści są fałszywe, że panuje zaraza grypy na przykład. Tak? Zaraza grypy. No i teraz nawet na, na użytek tego, żeby straszyć tą zarazą, przedefiniowano pojęcie zarazy. Celowo mówię zaraza, nie używam innego terminu, żeby, żeby mnie żaden głupi algorytm nie wyłapał. W każdym razie yy, mówi się o zarazie. Przedefiniowano, zawsze pod pojęciem zarazy rozumiano taki stan, że ludzie pokotem umierają, leżą stosy trupów na ulicach, drzwi i okna zabite deskami, prawda? Mur, tak? Ludzie grzebani w jakichś dołach wielkich i tak dalej, zasypywani wapnem. No to była zaraza, tak? Zaraza dżumy czy cholery w dawnych wiekach, z tym to nam się kojarzy. A jeżeli przedefiniowano w ten sposób, że pod mianem zarazy mielibyśmy rozumieć po prostu zaraźliwość pewną większą, że łatwo się jeden od drugiego zaraża czymś, no to największą zarazą będzie katar z nosa. Tak? I tutaj, jeżeli twierdzę, że nie ma żadnej zarazy, bo to gołym okiem widać, no każdy zdrowomyślący człowiek to widzi po prostu. Wystarczy zdrowy rozsądek, nie trzeba być żadnym, żadnym tam specjalistą, prawda? No nie ma zarazy po prostu. A ktoś mi mówi, no tak, ale ludzie umierali. Zawsze umierali. Zawsze bywały ciężkie przypadki, grypy czy zapalenia płuc. Zawsze ludzie umierali. No i co z tego? Współczuć im nale, należnym rodzinom, modlić się za tych. Którzy, którzy umarli, żeby poszli do nieba, no ale nie robić z tego jakiejś zarazy na kształt dżumy czy cholery w dawnych wiekach. No bo nie, bo czegoś takiego nie ma po prostu, tak? No i ktoś tu powie tak, no tak, a moja ciocia zachorowała właśnie na grypę i, i, i bardzo ciężko przechodziła, a tam ktoś, sąsiada, szwagra, zięć umarł nawet na to. No i co z tego? Jeszcze raz się pytam, tak? No, ma, ma, miał prawo, bo zawsze ludzie umierali na rozmaite choróbska, i to, że istnieje takie X, dla którego, dla którego y, łatwo zachorować na grypę i, i które bardzo ciężko tę grypę przechodzi, to nie znaczy, że dla każdego X to zachodzi albo, albo wcale nie, że dla większości. Nic się takiego nie dzieje, co by uprawniało jakieś szczególne, usprawiedliwiało jakieś szczególne działania, jakiś obłęd wokół tego, jakąś niesamowitą akcję, która odbiera nam wręcz chęć do życia. Nic takiego się nie dzieje. No dobrze, a ja kiedyś, kiedyś też tam napisałem gdzieś, no coś w tym stylu, oczywiście parafrazuję, że yy... Skoro tak przedefiniowano pojęcie zarazy, tak, że zaraza zachodzi wtedy, kiedy na jakimś obszarze dużo ludzi zaraża się wzajemnie od siebie, to najbardziej największą zarazę stanowi katar z nosa. No bo tak, no bo najbardziej się zarażamy katarem. No to ktoś mi napisał, a tam przypadek, a tam ktoś tak ciężko zachorował właśnie na tę odmianę grypy. To nie katarek, proszę księdza, to nie katarek. No pewnie, że nie katarek, ale co ma piernik do wiatraka? Człowieku, pomyśl, że. No pomyśl. Przecież ja nie mówię o tym, że ciężki przypadek grypy równa się katarowi. Wcale nie. Tylko że. W świetle takiej nowej definicji zarazy, no to katar z nosa jest naj, największą zarazą, bo charakteryzuje się największą zaraźliwością. Proszę tego nie mieszać. Jeżeli człowieku chcesz się wypowiadać, no to korzystaj z tego instrumentu, który dał ci sam stwórca Bóg. Korzystaj, zadziałaj, tak? Pomyśl i zatrudnij ten instrument poznawczy jaki stanowi logiczne myślenie. To nie, boi, to nie boli, chociaż trzeba się nieco wysilić. Ale jest to naszym świętym obowiązkiem.